Konie ruszyły. O, troszeczkę się rozsypały tutaj po starcie, bo ostatnia peteria. A tam najlepiej rozpoczęła Zachma. Zachma i ona dyktuje tempo. Na drugim miejscu na razie tam jest Lizbona. W czołówce jest także Chica. Do celownika około 1600 metrów pozostało. I na razie Zachma. Zachma na drugiej pozycji, 1400 metrów do celownika. Zachma na drugiej pozycji, tam jest Chica i jest Lizbona. Kilka koni stawkę zamykają, dwie klacze janowskie, Peteria oraz Biruna. Ale teraz do przodu już poszła zdecydowanie Echira. Echira i ona prowadzi. Echira na drugiej pozycji Zachma, na trzeciej jest Chica, a więc trójka faworytów na froncie. Za nimi Lizbona, za Lizboną Ezola i stawkę zamykają dwie janowskie klacze. To jest Peteria oraz Biruna. No, teraz już ma pewną przewagę, jakieś czterech długości może. Klacze są w pół zakrętu. Zdecydowanie uciekająca Echira ma przewagę czterech długości nad drugą Zachmą. Tam dalej na trzeciej pozycji mocno jechana Chica i pozostałe klacze. Ostatnia galopuje ciągle Biruna. Na prostą wyprowadza Echira. Echira i Tomasz Lukaszek. Od pola będzie próbowała atakować ją Zachma, przeciska się tam Peteria, ale ucieka Echira. Echira ucieka i ma przewagę, do celownika jest około 300 metrów. Echira zdecydowanie pierwsza, drugiego miejsca broni Zachma. Echira ma przewagę 200 metrów przed słupem i pewnie zmierza do celownika na pierwszej pozycji. 100 metrów przed celownikiem jest pewną zwycięzczynią tego biegu. Druga jest Zachma, którą tam jeszcze w końcówce atakuje Biruna, ale nie da rady. Czwarta Chica, pozostałe konie. Ostatnia kończy Lizbona. Powtórka gonitwy siódmej. Lekko wygrywa Echira i to już trzeci wyścig wygrany dzisiaj przez jockeya Tomasza Lukaszka, naszego gościa z Czech. Na drugiej pozycji finiszuje Zachma pod drugim Czechem, Martinem Srnecem. Trzecia będzie Biruna, czwarta Chica, to jest pierwsza czwórka na celowniku, potem Peteria i na końcu dwie klacze michałowskie. No, jeszcze ich nie widzimy, kończy Ezola i Lizbona.